Manko, witam Was na moim kanale. Po raz kolejny wrzucam filmik z Destiny. Tym razem zajmiemy się aktualnym Nightfallem i Weekly. W tym tygodniu mamy misję na Marsie. Musimy pokonać Valusa. Jest to ten gościu, który... Na pewno nieraz go pokonaliście, grając, nie wiem, Strike'a, Tigera, czy Strike'i nawet na Marsie. To ten gościu w takim statku opuszczonym z karabinem maszynowym i wyrzutnią rakiet, jeżeli wam to coś mówi, ale w tym filmiku na pewno wam go pokażę. Generalnie chciałbym wstawiać co tydzień filmiki z takimi małymi wskazówkami na Weekly, na Nightfalla. O ile Weekly da się jeszcze, powiedzmy, zrobić jakimiś tradycyjnymi metodami, że tak to nazwę, o tyle Nightfall jest, no, dość trudny, tak, bo w przypadku, kiedy zginie cała drużyna, to będziemy musieli zaczynać wszystko od początku, wywal nas na orbitę. Mamy na Nightfallu do tego junglera, czyli nie dropi nam się amunicja do broni, której aktualnie używamy. No, jest ciężko. Dobra, niech on tu sobie pogada. Valus to Arrak. From what I can Valus gather, he commands the siege dancers from an Imperial land tank outside of Rubicon. He's well protected. But with the right team, we can punch through those defenses, take this beast out and break their grip on Freehold. No dobra, generalnie wziąłem sobie Strike'a na 18 poziom, żeby tutaj za bardzo się nie męczyć, tak? Nie będę drugi raz przechodził Nightfalla. To trzeba mieć, no, jakąś w miarę już zgraną ekipę. No tutaj początku nie będę wam pokazywał, bo to jest w miarę łatwe i zrozumiałe. Zrobię teraz krótkie cięcie i będziemy się widzieli przy pierwszym bosie, jakim jest czołg. I pokażę wam tam, jak bić do tego czołga, jak go zabić i jak najskuteczniej go powalić. A następnie spotkamy się już przy ostatecznym bosie, bo na niego też jest sposób i też go wam pokażę, więc do zobaczenia za chwilkę. No dobra, ja już jestem w tej pierwszej lokacji, w której mamy do wykonania taką mini misję. Musimy zabić trzech strażników. No jak widzicie, tutaj jest taka miejscówka, może ja pokażę wam, jak skoczyć na nią z dołu. Tutaj wychodzimy, biegniemy w lewo. Na spokojnie sobie wskakujemy do góry. Jeszcze zaraz zginę. A nie. I wskakujemy tutaj. No stąd widzimy praktycznie cały obszar. Możemy sobie, ja mam akurat scout rifle. Więc też ta broń daje radę. A najlepiej ze snajperki golić do tych gości. No i tak naprawdę, no, jesteśmy nie do ruszenia. On tam sobie wyjdzie. Jeszcze, no, to jest 17 poziom, tak? Więc... zadaje im naprawdę mnóstwo obrażeń. I tutaj ci goście, których mi dobrało, też słabi nie są. Więc wiedzą co i jak. I tutaj ewentualnie można pozłazić i pozabijać tych wszystkich cieniasów z Marsa. Generalnie upraszczając, że tak powiem, metody przychodzenia Weekly i Nightfalla, trzeba znajdować takie miejscówki, żeby być jak najdalej od przeciwników, bo no, na 28 poziomie oni naprawdę biją mocno, a nie zawsze mamy, że tak powiem, jakąś mocną postać, jeżeli chodzi o armor. No i dobra, teraz pokażę wam miejscówkę na czołg. Sobie wchodzimy tutaj na spokojnie, widzimy go i tak, mamy czołg, ładujemy w te nogi, w te silniki, on ma cztery takie jakby właśnie silniki, nogi, widzicie, ja mu to daję po 2000 obrażeń, strzelając to, i zaraz ma 21 tysięcy, tak, czyli 4-5 strzałów ze snajperki celnych, ta noga mu się rozwala i no, bijemy go w tempie ekspresowym, tak? Ja przyznam się szczerze, pierwszy raz przechodząc tą misję nie miałem kompletnie pojęcia o tym, że tak jest na niego sposób. Po prostu strzelałem, no, na pałę, tak? Ale no nie, no, strzelanie na pałę do tego czołgu w ogóle nie ma sensu. Zaraz go wykończymy. No mi się skończyła amunicja i tak, to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać na Weekly, na Nightfall. Obowiązkowo kupujemy
Ammosynthesis, tak? Ja mam wszystkie rodzaje Ammosynthesis i do ciężkiej, i do podstawowej. No bo jak mamy junglera, tak, czyli no, amunicja nie dropi nam się do podstawowych, znaczy do podstawowej broni, z której strzelamy, no to wtedy nawet Ammosynthesis Primary może się przydać. Dobra, już tu sobie zejdę. Albo nie. Lecę na górę. Widzę, że coś ten... Nie możemy go dobić, tej końcówki. No ale jak widzicie, ten... Tutaj ta miejscówka i ten sposób, no jest bardzo prosty. On tutaj w ogóle nie strzela jeszcze, jak jesteśmy w trójkę. No nawet jak do mnie strzeli, to mogę bardzo łatwo się schować i uniknąć zderzenia. Dobra, poczęstujemy go rakietą. A, widzę, że tam gościu sobie umarł. No tak, to też go nieźle pocisnąłem. No to jest takie teraz będzie strzelanie, kurwa, tego gówna. I ten boss jest banalnie prosty, no nieważne, czy to jest Weekly, czy Nightfall. No tutaj te potwory, które się... One się nawet nie respią na dole, jest tam chyba ich z 5 czy 6 i też bardzo łatwo je zabić. No widzicie, nawet jak tu jestem, nawet jak się nie schowam, on raczej nie ma szans, żeby mnie ściągnąć. No i czołg jest zaliczony. Lecimy do ostatniego bossa. Ja teraz zrobię kolejne cięcie i widzimy się na końcu. No i właśnie dochodzę do ostatniego bossa. Mam tutaj, chyba nie wiem, oni już nawet wyczyścili mi teren. I jaki jest motyw z ostatnim bossem? Nie wiem, czy on już nie wyszedł, ale wbiegamy sobie do głównego pomieszczenia. Ciśniemy od razu na lewą stronę. On tutaj już wybiegł, ale na Nightfall czy na Weekly, jak od razu tutaj wejdziecie, to jego nie będzie jeszcze na zewnątrz. Ciśniemy na lewą stronę na koniec. I tutaj mamy kładkę, wbijamy pod kładkę i ładujemy do niego z tej strony. No to jest miejscówka super bezpieczna, no bo on tutaj, jak się ustawimy dobrze, klękniemy, to on nas nie ściągnie praktycznie z żadnej broni. Możemy sobie do niego spokojnie ładować. No i teraz rakiety, tak? Jeżeli w nas strzeli rakietami, to nie ma szans, żeby nas zabił. No ewentualnie z machine guna może nas sięgnąć, jeżeli tam jesteśmy, albo tutaj ładujemy do niego przez dziurę. To przez te szparki może nas sięgnąć. No jedynym, no ale widzicie, rakiety nie są w stanie mi nic zrobić. Jedynym mankamentem tego miejsca jest to, że te podstawowe moby będą nam minimalnie zasłaniały, więc warto tutaj traktować je granatami czy tego typu rzeczami. Jak stąd wyjść? Przyznam szczerze, że no tutaj jest ciężko wyjść tą samą drogą, którą wyszliśmy, ale tutaj przechodzimy na lewą stronę, pojedynczy skok i jesteśmy na zewnątrz, zbieramy sobie ammo, strzelamy do mobów. O, nawet kuleczkę mam niebieską, zaraz sobie ją podniosę. Więc strzelamy sobie do mobków. No i tak naprawdę nawet tędy można wrócić, tak? Tylko no, w momencie, kiedy zaczyna nam się ten... znaczy wychodzi ten ostatni boss, tak? No nie ma czasu, żeby tutaj dobiec i się z tym bawić. Najlepiej przez kładkę tutaj spaść i jesteśmy już bezpieczni. Problem zaczyna się wtedy, kiedy on idzie sobie tam na prawą stronę i nie zawsze go widać. Często go widać stąd, ale nie zawsze. No wtedy już musimy sobie oczyścić teren i wyjść. O, no akurat wyszedłem trochę w tym momencie, bo już wrócił na lewą stronę. Ale trzeba wyjść i go tam troszeczkę, że tak powiem, posmyrać i on do nas wróci. Ale tak jak mówię, no jest to najlepsza metoda na zaliczenie Nightfall i Weekly. Tutaj w trzy osoby chowamy się na spokojnie. No widzicie, przez tą szparę on jeszcze sięga. Ale tutaj jak się dobrze ustawimy, no to jesteśmy bezpieczni, tak? Ja akurat nie umiem się dobrze ustawić jakieś tak. Nie mogę znaleźć dobrego miejsca. No ale jak tutaj jesteśmy w trzy osoby, tak jedna wali z tej strony, druga z tej, no to zawsze jakoś to dobrze idzie. No od machine guna jest w miarę łatwo uciec, tak? A jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to ta wyrzutnia rakiet może nam wyrządzić poważne szkody. No i w przypadku Nightfalla, no to tutaj Ammosynthesis jest już niezbędne, tak? Bo jakakolwiek podróż po amunicję, no może skończyć się tragicznie. Tak to nazwę, no bo padnie jedna osoba poza tą kryjówką, ktoś będzie musiał po nią iść.
ta druga osoba padnie, no i robi się bardzo niebezpiecznie. No widzicie, ja teraz wyszedłem na zewnątrz, on tutaj od razu chce mnie dorwać. Ja się schowam z powrotem. No tam widzę, że moi towarzysze są na zewnątrz. No ale tak jak mówiłem, jest to 17 poziom, więc też nie ma sensu się jakoś spinać dodatkowo, no. Ale teraz widziałem, że akurat dzisiaj jest bounty na strike, żeby ukończyć go bez śmierci, a niestety zginąłem tam wcześniej. No ale jeżeli ktoś chce na spokojnie właśnie sobie przejść tego strike'a, zdobyć to bounty, no to tutaj wbija sobie na lewą stronę i jest bezpieczny, może sobie spokojnie bić. No tam trochę pomogę, żeby nie było, że nic nie robię. Gadam. On tam poszedł do prawej strony. No dobra, to sobie kulki pozbiorę. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o Weekly i Nightfall w tym tygodniu. No tak jak mówiłem, będę starał się te odcinki wrzucać no, co tydzień, żeby były gotowe na Nightfalla i na Weekly. Nie jestem pewien, czy uda mi się we wtorek, bo zwykle we wtorek to sam idę na Nightfalla i na Weekly i przyznam się szczerze, że wtedy z ekipą no, nie mam za bardzo czasu na jakiś komentarz dodatkowy, żeby wam powiedzieć coś ciekawego. Jest maksymalne skupienie, zwłaszcza przy Nightfallu, bo perspektywa powtarzania całego Nightfalla od początku, jak wszystkich wywali na orbitę, jest nie za ciekawa, tak? On tutaj z tej prawej strony, nawet można z wyrzutni rakiet go poczęstować, nie ma problemu, to wszystko sobie przychodzi. No zaraz padnie, to już puszczę wam to do końca. Tam widzę, że próbuję. Wow, wyszedłem za daleko. Tak, plus tego miejsca jest też taki, że jeżeli tu jedna osoba się chowa i do niego ładuje ciągle, to przyciąga jego uwagę. I on wtedy nie wchodzi sobie na górę, tam na lewą stronę czy gdzieś. Dobra, niech on ugada. Nie wiem, przeszkadzał teraz. More fleets will come and new leaders will rise. We must be ready to face them all. Dziękuję bardzo. Na ten krótki tekścik. Że no, w tamtym miejscu przyciąga się uwagę tego bossa i on wtedy nie wspina się tutaj na górę. Ja tam troszeczkę, że tak powiem, przelamiłem, nie za bardzo do niego ładowałem, bardziej skupiałem się na tym, żeby wam przekazać jak najwięcej informacji na temat tego miejsca. Ale tak to wygląda, pewnie teraz dostanę jakieś gówno i tak w sumie dużo przeciwników zabiłem. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o Weekly, o Nightfall, o moje wskazówki. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się przy okazji następnego materiału. Życzę wam miłego dnia, na razie i cześć.